Rozdział 21. Zburzone bariery. Aniu, powiedziała Leslie, przerywając raptownie krótką ciszę. Nawet nie wiesz, jak dobrze jest znów siedzieć z tobą, razem pracować, rozmawiać i milczeć. Siedziały wtedy wśród niebieskookich kwiatów na brzegu strumienia w ogrodzie Ani. Woda leśniła i szumiała, mijając je. Brzozy rzucały na nie łaciaty cień, róże kwitły przy ścieżkach, słońce zaczęło zachodzić i powietrze było pełne różnorodnej muzyki. Wiatr grał wśród świerków za domem, śpiewały fale i dźwięczał odległy dzwon kościoła, pod którym spała maleńka dziewczyneczka. Ania lubiła dzwon, mimo że teraz budził w niej smętne myśli. Spojrzała z zaciekawieniem na Leslie, która przestała szyć i odezwała się bez zwykłej u niej powściągliwości. Kiedy wspomnę tę straszną noc, gdy chorowałaś, ciągnęła Leslie, myślałam, że być może już nie będziemy ze sobą rozmawiać, chodzić na spacery i pracować ramię w ramię. Wtedy zrozumiałam, ile dla mnie znaczy Twoja przyjaźń, co pragnęłaś mi dać i jakim byłam potworem. Leslie, Leslie, nikomu nie pozwolę przezywać moich przyjaciół. To prawda, naprawdę jestem wstrętnym potworem. Muszę ci o czymś powiedzieć, Aniu. Pewnie wzgardzisz mną z tego powodu, ale muszę ci to wyznać. Aniu, zimą i wiosną zdarzały się takie chwile, kiedy ciebie nienawidziłam. Wiedziałam o tym, odparła Ania spokojnie. Wiedziałaś? Tak. Czytałam to w Twoich oczach i mimo to lubiłaś mnie i traktowałaś jak przyjaciółkę. Cóż lesli, przecież nienawidziłaś mnie tylko od czasu do czasu. Znacznie częściej, jak mi się zdaje, kochałaś mnie. Oczywiście, ale tamto straszne uczucie nigdy mnie całkiem nie opuszczało i psuło wszystko. Panowałam nad nim, czasem o nim zapominałam, ale zdarzało się i tak, że ono przejmowało nade mną władzę. Nienawidziłam cię, bo ci zazdrościłam. Czasem byłam dosłownie chora z zawiści. Miałaś śliczny domek, miłość, szczęście, radosne marzenia wszystko to, czego ja pragnęłam, ale nigdy nie miałam i nie będę miała. Nigdy tego nie będę miała. To jest najgorsze. Nie zazdrościłabym ci, gdybym miała choć cień nadziei na to, że moje życie kiedyś będzie wyglądało inaczej, ale dla mnie nie ma nadziei. Żadnej nadziei. I to wydawało mi się strasznie niesprawiedliwe. Dlatego się buntowałam i cierpiałam, i dlatego cię czasem nienawidziłam. Bardzo się tego wstydziłam. Teraz też umieram ze wstydu. Ale nie potrafiłam nad tym zapanować. Tej nocy, kiedy się bałam, że możesz nie przeżyć, myślałam, że to będzie kara dla mnie za to, że byłam taka zła. I bardzo cię wtedy kochałam. Aniu! Aniu, od czasu śmierci mojej matki nie miałam nic, co mogłabym kochać, z wyjątkiem starego psa należącego do Ryszarda. Strasznie jest nie mieć nic, co można by kochać. Życie jest wtedy puste. Nie ma w nim nic oprócz pustki. Mogłabym cię pokochać całym sercem, ale to okropne uczucie wszystko zepsuło. Leslie była tak poruszona, że cała drżała, a to, co mówiła, było bez ładu i składu. – Przestań już, Leslie – poprosiła ją Ania. – Daj spokój. Rozumiem cię. Nie rozmawiajmy o tym więcej. – Muszę. Muszę. Kiedy już wiedziałam, że będziesz żyła, przysięgłam, że kiedy tylko wydobrzejesz, powiem ci, że nie przyjmę twojej przyjaźni i twojego towarzystwa, zanim ci nie powiem, że nie jestem ich godna. Bardzo się bałam, że się ode mnie odwrócisz. – Nie musisz się bać, Leslie – Och, jakże się cieszę, jak ja się cieszę, Aniu. Leslie zacisnęła ciemne, zniszczone pracą dłonie, żeby uspokoić ich drżenie. Ale skoro już zaczęłam, chcę ci powiedzieć wszystko do samego końca. Pewnie nie pamiętasz naszego pierwszego spotkania. Nie chodzi mi o ten wieczór nad morzem. Ależ pamiętam, to było w dniu, kiedy przyjechaliśmy z Gilbertem do domu, pędziłaś gęsi w dół zbocza. Oczywiście, że to pamiętam. Pomyślałam wtedy, że jesteś piękna. Całymi tygodniami zastanawiałam się nad tym, kim jesteś. Ja wiedziałam, kim wy jesteście, chociaż widziałam was po raz pierwszy. Słyszałam o nowym doktorze, który miał wraz z żoną zamieszkać w domku panny Russell. Wtedy w jednej chwili znienawidziłam cię, Aniu. Wyczytałam ten gniew w twoich oczach. Potem w to zwątpiłam, myślałam, że musiałam się pomylić, bo dlaczego miałabyś mnie nienawidzić? Ponieważ wyglądaliście na bardzo szczęśliwych. Teraz już się ze mną zgodzisz, że jestem wstrętnym potworem. Jak można nienawidzić drugą kobietę tylko za to, że jest szczęśliwa, skoro jej szczęście w żaden sposób mnie nie zubożało? Dlatego cię nie odwiedzałam. Wiedziałam, że powinnam. Nawet w naszych czterech wiatrach wiemy, co to dobre wychowanie. Ale nie mogłam. Przyglądałam ci się z mojego okna. Widziałam, jak wieczorami spacerujesz z mężem po ogrodzie albo biegniesz mu na spotkanie aleją wysadzaną topolami. To sprawiało mi ból. Z drugiej jednak strony, miałam ochotę tu przyjść. Czułam, że gdybym nie była tak bardzo nieszczęśliwa. Mogłabym cię polubić i znalazłabym w tobie to, czego nigdy w życiu nie miałam, prawdziwą, serdeczną przyjaciółkę w moim wieku. Potem był ten wieczór nad morzem, pamiętasz? Bałaś się, że wezmę cię za wariatkę. Pewnie pomyślałaś sobie, że jestem niespełna rozumu. Nie, ale nie potrafiłam cię zrozumieć, Leslie. W jednej chwili przyciągałaś mnie do siebie, a w drugiej odpychałaś. Tamtego wieczora byłam nieszczęśliwa. Miałam za sobą ciężki dzień. Ryszard był trudny do wytrzymania. Zazwyczaj jest dobroduszny i daje sobą kierować, ale czasem się zmienia. Było mi przeraźliwie smutno. Pobiegłam nad morze ledwie ryszard zasnął. To moje jedyne schronienie. Siedziałam tam i myślałam o tym, jak skończył mój biedny tata. I zastanawiałam się, czy pewnego dnia i ja nie zostanę popchnięta do takiego samego czynu. Serce miałam pełne mrocznych myśli. Potem zjawiłaś się ty, tańcząc wzdłuż zatoczki, radosna jak beztroskie dziecko. Nienawidziłam cię wtedy bardziej niż kiedykolwiek. Mimo to pragnęłam twojej przyjaźni. W jednej chwili jedno uczucie brało górę, w drugiej to drugie. Kiedy wróciłam do domu, płakałam ze wstydu na myśl o tym, jakie musiałam na tobie zrobić wrażenie. Zawsze, kiedy tu przychodzę, jest tak samo. Czasem jestem szczęśliwa i wizyta u ciebie sprawia mi przyjemność, innym znów razem to wstrętne uczucie wszystko psuje. Zdarza się, że wszystko, co ma związek z tobą i z twoim domem, sprawia mi ból. Masz mnóstwo ślicznych rzeczy, których ja nie posiadam. Wiesz, to dziwne, ale szczególny żal mam o te twoje dwa porcelanowe pieski. Czasem miałam ochotę złapać goga i magoga i zderzyć je tymi zadartymi czarnymi nóżkami. Uśmiechasz się, Aniu, ale mnie to nie śmieszyło. Przychodziłam tutaj i widziałam ciebie i Gilberta. Wasze książki, kwiaty, domowe bóstwa, rodzinne żarciki, waszą wzajemną miłość, widoczną w każdym słowie i spojrzeniu, nawet kiedy nie byliście tego świadomi. A potem wracałam do domu do. wiesz do kogo wracałam? Och, Aniu, nie myśl, że jestem zawistna z natury. Kiedy byłam dzieckiem, brakowało mi wielu rzeczy, które mieli koledzy ze szkoły, a ja nigdy ich z tego powodu nie darzyłam złymi uczuciami, ale potem nauczyłam się nienawiści. Leslie, kochana, przestań się o wszystko obwiniać. Nie jesteś zawistna. Możliwe, że życie cię troszkę przerosło, ale osoby mniej od ciebie szlachetną takie przeciwności dawno by zniszczyły. Pozwalam ci mówić to wszystko, bo wydaje mi się, że lepiej będzie, jeśli się wreszcie wygadasz i oczyścisz swoją duszę. Ale nie miej dłużej o to do siebie żalu. Nie będę. Chciałam tylko, żebyś wiedziała, jaka jestem. Najgorzej było, kiedy mi powiedziałeś, czego się spodziewasz tej wiosny. Nigdy sobie nie wybaczę tego, jak się wtedy zachowałam. Potem popłakałam się z żalu. Szyjąc maleńką sukieneczkę myślałam o tobie z miłością i czułością. Powinnam wiedzieć, że wszystko co robię w końcu zda się tylko na całą. Daj spokój, Leslie. To co mówisz brzmi gorzko i ponuro. Nie wolno ci tak myśleć. Bardzo się cieszyłam, kiedy przyniosłaś tę sukieneczkę. Skoro już musiałam stracić Joyce, to lubię wspominać, że mogłam ją ubrać w sukieneczkę, którą ty uszyłaś, kiedy pozwoliłaś sobie mnie kochać. Wiesz co, Aniu? Wydaje mi się, że teraz już zawsze będę cię kochała. Nie sądzę, żebym mogła znów żywić do ciebie tamto straszne uczucie. Nie wiem dlaczego, ale rozmawiając o nim jakoś się go pozbyłam. To bardzo dziwne. Moje uczucia wydawały mi się tak bardzo rzeczywiste i bolesne. Teraz jest tak, jakbym otworzyła drzwi do ciemnego pokoju i pokazała ci wstrętne stworzenie, które moim zdaniem się w nim czaiło, ale kiedy do środka wpadło światło, potwór okazał się tylko cieniem niknącym pod wpływem jasnych promieni. To uczucie już nigdy nie będzie przeszkodą między nami. Nie. Teraz jesteśmy prawdziwymi przyjaciółkami i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że nie zostanę źle zrozumiana, jeśli powiem coś jeszcze. Aniu, kiedy straciłaś dziecko, byłam tym zasmucona aż do najdalszej głębi mojego serca. Gdybym odcinając sobie dłoń mogła uratować małą Joyce, okaleczyłabym się. Ale twoje cierpienie zbliżyło nas do siebie. Twoje nieskazitelne szczęście już nas nie rozdziela. Nie myśl sobie, kochana, nie cieszy mnie to, że Twojemu szczęściu teraz czegoś nie staje. Mówię szczerze, ale skoro jest tak, jak jest, zniknęła ta przepaść między nami. To też rozumiem, Leslie. Zapomnijmy już o przeszłości i o tym, co w niej było nieprzyjemnego. Teraz wszystko będzie inaczej. Teraz obie jesteśmy z grona tych ludzi, którzy znają Józefa. Uważam, że byłaś cudowna, cudowna. Leslie, sama nie wiem dlaczego, ale czuję, że życie ma dla ciebie jeszcze coś pięknego i dobrego. Leslie pokręciła głową. Nie, powiedziała głuchym głosem, na to nie ma żadnej nadziei. Ryszardowi nigdy się nie poprawi. A nawet gdyby pamięć mu wróciła. Och, Aniu, byłoby jeszcze gorzej niż jest teraz. Ty, szczęśliwa żona, nie potrafisz tego zrozumieć. Aniu, czy panna Cornelia powiedziała ci w jaki sposób zostałam żoną Ryszarda? Tak. Cieszę się. Chciałam, żebyś wiedziała, ale nie potrafiłabym ci sama o tym powiedzieć, gdybyś nie dowiedziała się od niej. Aniu, mam wrażenie, że od kiedy skończyłam dwanaście lat, moje życie stało się jednym pasmem cierpienia. Przedtem byłam szczęśliwym dzieckiem. Byliśmy bardzo biedni, ale nam to nie przeszkadzało. Ojciec był cudowny, mądry, pełen miłości i współczucia. Zawsze byliśmy doskonałymi kumplami. Mama była pełna słodyczy. Jestem do niej podobna, ale nie dorównuję jej urodą. Panna Cornelia mówiła mi, że jesteś od niej dużo ładniejsza. Myli się albo jest nieobiektywna. Rzeczywiście, figurę chyba mam lepszą. Mama była chuda i zgarbiona od ciężkiej pracy, ale miała twarz anioła. Lubiłam się w nią wpatrywać z podziwem. Wszyscy ją uwielbialiśmy. Tata, Kenneth i ja. Ania pamiętała, że panna Cornelia zupełnie inaczej wspominała matkę Leslie. Jednak czyż miłość nie widzi wyraźniej? Mimo wszystko Róża West okazała się samolubna, zmuszając córkę do poślubienia Ryszarda Mura. Kenneth był moim bratem, ciągnęła Leslie. Nie masz pojęcia, jak bardzo go kochałam. Zginął okrutną śmiercią. Czy wiesz, jak to się stało? Tak. Aniu, widziałam jego twarzyczkę, kiedy koło przez nią przejeżdżało. Upadł na plecy, Aniu. Aniu, jeszcze dzisiaj ją widzę. Zawsze będę ją widziała. Aniu, jedyne, o co proszę niebiosa, to żeby to wspomnienie wyblakło w mojej pamięci. Ach, Boże. Nie mów już o tym, Leslie. Znam tę historie. Nie wracaj do szczegółów bez potrzeby dręcząc nimi swoją duszę. Kiedyś to wszystko naprawdę zamarze się w twojej pamięci. Po chwili Leslie odzyskała panowanie nad sobą. Po tym wypadku tata zaczął podupadać na zdrowiu i popadł w zniechęcenie. Zaczął tracić rozum. O tym też słyszałaś? Tak. Potem żyłam już tylko dla mamy, ale byłam bardzo ambitna, chciałam nauczać i zarobić na studia. Chciałam się wspiąć na szczyty. Ach, o tym też nie chcę mówić. Po co? Wiesz, co się stało. Nie mogłam ścierpieć myśli o tym, że moja biedna matka, przez całe życie pracująca jak niewolnica, może zostać wyrzucona z domu. Oczywiście mogłam zarobić tyle, że wystarczyłoby na życie dla nas obu, ale mama nie mogła opuścić swojego domu. Wprowadziła się do niego zaraz po ślubie i bardzo kochała tatę. Z tym domem wiązały się wszystkie jej wspomnienia. Kiedy pomyślę, Aniu, że dzięki temu, co zrobiłam, ostatni rok jej życia był pełen szczęścia, nie żałuję swojej decyzji. Jeśli zaś chodzi o Ryszarda, nie nienawidziłam go, kiedy za niego wychodziłam. Po prostu był mi obojętny, jak większość kolegów z lat szkolnych. Wiedziałam, że popija, ale nigdy nie słyszałam o tej dziewczynie z zatoki. Gdybym o tym wiedziała, nie wyszłabym za niego nawet dla mamy. Potem go znienawidziłam. Ale mama o tym nie wiedziała. Miałam zaledwie siedemnaście lat, a już byłam sama. Ryszard wypłynął na czterech siostrach. Miałam nadzieję, że rzadko będzie bywał w domu. Zawsze miał morze we krwi. Jak wiesz, kapitan Jim przywiózł go do domu i to wszystko. Teraz mnie już znasz, Aniu. Wiesz o mnie wszystko co najgorsze. Bariery między nami runęły. Czy nadal chcesz być moją przyjaciółką? Ania spojrzała między gałęziami brzozy na białą jak papier półkulę latarni księżyca, wiszącą nad zatoką, która jeszcze jaśniała od zachodzącego słońca. Jej twarz była pełna słodyczy. Jestem twoją przyjaciółką, a ty moją na zawsze, powiedziała. Nigdy nie miałam przyjaciółki takiej jak ty. Mam wielu kochanych i drogich mojemu sercu przyjaciół, ale w tobie, Leslie, znalazłam coś, czego nikt z nich nie posiada. Ty, osoba obdarzona bujną naturą, możesz mi wiele ofiarować, a i ja mogę dać ci niemało dzięki mojej młodej beztrosce. Obie jesteśmy kobietami i przyjaciółkami na zawsze. Potem ścisnęły się za ręce i uśmiechnęły do siebie poprzez łzy napełniające i szare i niebieskie oczy.